Dzień dobry, sport moim życiem, subiektywnie o sporcie. Jaśkiewicz Paweł, kłaniam się niezwykle nisko. Dzisiejszy odcinek to odcinek szczególny i nie chodzi tutaj o to, że wczoraj Resowia przegrała z Budwańską Riverą i chciałbym teraz zrobić odcinek hejtu na Resowie. Nie, bo jestem normalnym człowiekiem i wiem, że jeżeli trener Andrzej Kowal, że tak powiem, jest tym, za kogo go uważam, za kogo go znam i tak jak wszyscy uważają, czyli jest trenerem mądrym, inteligentnym, wyciągnie wnioski z tego spotkania, bo tam były przegrane końcóweczki dwóch pierwszych setów, które wpłynęły na późniejszy obraz gry. Co nie zmienia faktu, że tak jak mówię, nie musimy się tym przejmować, tak jak mówił Marek Magiera, nasze obawy powinny dopiero pojawić się w drugiej rundzie, kiedy tam już wszystkie trzy nasze zespoły się zameldują i tego sobie i wam życzę, bo krytykowanie Resowi po takim spotkaniu jest słabe i jest nie na miejscu, bo albo jesteśmy zawsze ze swoimi zespołami, albo jesteśmy tylko i wyłącznie, kiedy wygrywają. Dzisiejszy odcinek poświęcony Cera Czarnym Radom. Nie ukrywam, że to chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy dla Sport Moim Życiem zgodził się wypowiedzieć trener Robert Prygiel. Powiem szczerze, że to jest dla mnie chwila bardzo szczególna, ponieważ to jest idol mojej młodości. W tym, co wczoraj zdołałem z nim nagrać w rozmowie telefonicznej, powiedział kilka naprawdę bardzo ciekawych, fajnych rzeczy, jeśli chodzi o zespół Ceradu Czarnych Radom. Powiedział o spotkaniu, które było, o pierwszym zwycięskim spotkaniu z transferem. Następnie wypowiedział się troszeczkę o nowym rozgrywającym Michale Kędzierskim, który dla wielu może być zaskoczeniem. Dla mnie też przez sekundę było zaskoczeniem, no ale po tym, co powiedział trener Robert Prygiel, przekonuje się, że to naprawdę była dobra decyzja i trzeba jej przyklasnąć. Jeśli zaś chodzi o 10-minutową przerwę, też zapytałem i o plany na skrę też zapytałem. Proszę zatem o powstanie. Przemawia trener Robert Prygiel. Proszę uprzejmie. Panie trenerze, no bardzo pewnie wielka radość i wielka ulga, że się udało pierwszy raz wygrać. A jak to wyglądało z perspektywy szkoleniowej? Chłopaki zagrali jak pan chciał, czy nie? Czy jakieś mankamenty jeszcze były? Nie, było dużo mankamentów. Pierwszy set to w ogóle najlepiej nie wspominać, bo był bardzo słaby w naszym wykonaniu, jeden ze słabszych w ogóle nawet w porównaniu z okresu przygotowawczym, to najsłabszy nasz set chyba. No i co jest pocieszające, bardzo pozytywne jest rokowe zwycięstwo, oczywiście, że chłopcy po tak marnym secie wróciliśmy do wyjściowego składu, który był zmieniony w pierwszym secie i ci, którzy dostali jeszcze raz szansę zrehabilitowania się i odbudowania, zrobili to i to nas cieszy, że w trakcie spotkania z jednej strony cieszy, z jednej strony smuci, ale akurat w tym przypadku, gdzie z ogromnego dołu wychodzą na poziom, jest to budujące, że w trakcie spotkania mogą zareagować pozytywnie i docierały nasze uwagi do nich i potrafili zagrać później trzy normalne sety, więc to jest dla nas najważniejsze. A samo spotkanie to pokazuje, jak w dzisiejszych czasach siatkówka jest grą wyrównaną i przy tym systemie punktacji od samego początku do końca przez mecz set trzeba trzymać 100% koncentracji, bo pokazuje, że tak naprawdę dwie, trzy akcje w trzecim i w czwartym secie i wynik mógł być odwrotny i zamiast my być w niebie po tym meczu, moglibyśmy być w piekle i tak naprawdę pojedyncze indywidualne błędy zawodników zbyt gorszy wydawałoby się najprostszych sytuacjach zadecydowały o tym, że to my się cieszymy z zwycięstwa, a oni się bardzo smucą zapewne. No. Nowy rozgrywający, Kędzierski, to jest inwestycja w przyszłość tej drużyny, czy w pomożenie dla tej obecnej, która w tym sezonie ma się? Bo to taki transfer, że nie spodziewałeś się. Michał jest, znaczy to może dla kibiców tak, no my go już obserwowaliśmy. Szczerze mówiąc, już pierwsze rozmowy były toczone, byliśmy w Rzeszowie na sparingu, to już wtedy rozmawialiśmy na temat możliwości tego chłopaka. Zależało nam na nim, ja widzę w nim potencjał, jeżeli chodzi o naszą drużynę i możliwość zwiększenia rywalizacji, podniesienia poziomu treningu, gdzie gramy poła szóstkami i tutaj
głównie jeżeli chodzi o Łukasza Cukera, bardzo różnie to wyglądało. Więc może obecność Michała nam pomoże jako drużynie, a i Łukasza bardziej zmobilizuje. Chłopak ma jest na wypożyczenie, więc czy to będzie inwestycja w przyszłość nasza, to się czas okaże. Ma możliwość rozstania się z Rzeszowem, jak my go zachęcimy do tego, że warto w tym klubie zostać i być jednym z zawodników plus ligi, a tam być tylko daleką rezerwą, to ma możliwość odejścia w każdej chwili z Rzeszowa, ale on też musi udowodnić, że nasze oczekiwania, że zasługuje, więc skoro się obopólne, no mi zależało na tym bardzo, żeby przede wszystkim podnieść poziom treningów i no zobaczymy, na razie nie ma co chwalić, ale wczoraj na pierwszym treningu wyglądało to bardzo fajnie, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, bo zmiana otoczenia dla takiego młodego chłopaka, środowiska i to się piłek, bo młoda liga gra może nami tu Mikasy. Myślę, że on za tydzień to będzie naprawdę ważną częścią tej drużyny. Pytanie o 10-minutową przerwę. Łasko, Michał bardzo ją, jakby to powiedzieć. Nie to, że zganił, ile można powiedzieć, że po prostu jest bardzo przeciw tej 10-minutowej przerwie. Gadałem z Markiem Magierą, który powiedział mi, że gdyby to ustalał Polsat, to on by o tym wiedział jako komentator tego przedsięwzięcia, bo tak też mówili. A co pan na ten temat uważa? Dobre, złe? Wybija z rytmu? Ja od strony trenera na razie 3 mecze zagraliśmy. W żadnym z tych meczów ta przerwa nam ani nie pomogła, ani nie przeszkodziła, bo w 2 przegranych meczach myślałem, że właśnie ta przerwa będzie mogła nam pomóc. Pójdziemy do szatni. W jednej przerwie zastosowałem taki manewr wstrząsający. Chciałem pobudzić drużynie w następnej łagodzący i żaden z tych manewrów nie wskórał. Bydgoszczy był spokojnie, bardzo dużo analizy gry przeciwnika, na ile grałem inaczej niż się spodziewaliśmy, na ile grałem tak samo niż się spodziewaliśmy i de facto nie wybiło nas rytmu. Od strony trenera nie ma to dla mnie wielkiego znaczenia, od strony zawodników może mieć rzeczy, bo to jest tak jakby na 10 minut przerwać trening i za chwilę do niego wrócić i tak naprawdę wydaje mi się, że od strony rolników jest to rzeczywiście niespecjalnie, bo te kości przez te 10 minut się zaspają, a później trzeba się na nowo rozgrzewać, a tej rozgrzewki nie ma możliwości skocznościowej, jest tylko jednak odbijanie w parach, więc na pewno od strony zawodników może mieć to minus, od strony trenerów bardziej chyba, mi osobiście to bardziej pasuje, bo tak jak mówię, mogę na więcej czasu między stami na przeanalizowanie tego, czy przeciwnik gra zgodnie z tym, jak to się spodziewaliśmy, czy zmienił, jeżeli zmienił to cel i w jaki sposób. No i plany na skrę, no to już końcowe pytanie. Będzie coś dobrego, mam tu na myśli i grę i wynik, będzie dobra gra i wynik nie ma znaczenia, bo to zespół stopu, czy jakie jest pana nastawienie na ten mecz? Mamy się sytuować na tym. Każdy wynik ma znaczenie, bo gramy, to ma to znaczenie i tak jak wspomniałem na początku sezonu i z tego się nie wycofuję, my wszystkich musimy szanować, wszystkich przeciwników być w 100% albo nawet 150% skoncentrowani bez względu, czy to jest Bielsko, czy Skra, a później na boi i walczyć o każdą piłkę od samego pierwszego piłka do ostatniego, a później w trakcie meczu zobaczymy tak naprawdę, na ile nam przeciwnik będzie pozwalał grać, na ile my będziemy mu pozwalali, bo też mamy argumenty, żeby im przykrzyć tą grę, więc walczymy jak w każdym meczu o zwycięstwo. Jesteśmy faworytem, to nie znaczy, że mamy przed meczem przegrać ten szatni. Tak nie było jeszcze ani razu, czy nawet po przegranych meczach w Kędzierzynie i z Rzeszowem. Ja widziałem, że ta drużyna walczyła, że ta drużyna grała na tyle, na ile mogła w danym momencie. Ta gra się zazębia, to zwycięstwo w Bydgoszczy dało nam i zawodnikom bardzo dużo wiary i takiego spokoju, więc oczekiwania moje w stosunku do gry, jak i wyników są bardzo pozytywne i mam nadzieję, że nie skończy się tak jak z Rzeszowem, że wszyscy nas chwalili za grę, a tak naprawdę wynik pokazywał, że przegraliśmy 3-0 i
nie ugraliśmy, więc teraz mam nadzieję, że korzystając z jakichś tam problemów, może nie tyle problemów, co do sytuacji, w jakiej Bohatów się znajduje, że zwraca od razu z pucharów, będzie miał trochę po meczu, będzie nie miał, nie będzie w mikrocyklu. Mam nadzieję, że z dopingu naszych kibiców i ze szczęściem będziemy mogli sprawdzić jakąś niespodziankę, po to wychodzimy na boisko. Dobra. To bardzo dziękuję w takim razie. Może nie mam nadzieję, może nie mam nadzieję, ale wierzę i jestem pewny. Jak słyszeliście, trener Prygiel, jak to mówią, nie pęka. No ja uważam, że to jest fantastyczna postawa i trzeba jej tylko przyklasnąć i wszyscy kibice w Radomiu powinni stawić się na Narutowicza, wykupić te bilety do ostatniego miejsca i kibicować temu zespołowi, bo trener jest niezwykle charyzmatyczny. Zawodnicy też dają wiele serducha na boisku, zostawiają całych siebie. No więc nie wypada zrobić czegoś takiego, żebyśmy nie wypełnili hali na Narutowicza. Dlatego jeszcze raz wszystkich zachęcam do kibicowania Czarnym Radom, jeśli jesteście z Radomia. Jeśli nie jesteście z Radomia, to mówię wam, że zespół, który jest z waszego miasta, jesteście z miasta, które ma plus ligę, musi drżeć, bo jeżeli przyjeżdża się do Narutowicza, no to łatwo tam się punktów nie zdobywa, co udowodniła Resowia, która tak właściwie wygrała, bo była bardziej doświadczona, a gdyby było troszeczkę inaczej, chyba Resowia nie miałaby żadnych pretensji. Tak jak powiedziałem, to naprawdę bardzo, bardzo charyzmatyczny trener i wypada mu naprawdę tylko i wyłącznie przyklasnąć, panie trenerze. Myślę, że wszyscy tutaj, którzy będą starali się przychodzić na Narutowicza, spełnią pana prośbę, żeby z pomocą kibiców wygrać ze Skrom i tego sobie i wam życzę. Dziś jeszcze będzie jeden sport moim życiem, tutaj poruszymy temat tenisowego spotkania w ATP Bercy, gdzie Janowicz będzie grał z Rafaelem Nadalem po godzinie 20:30 to na Polsat Sport. A na razie kłaniam się niezwykle nisko i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Sport Moim Życiem. No i cóż, no i czekamy na ten 2 listopada, kiedy to do radomskiej hali przy ulicy Narutowicza przyjeżdża Skra Bełchatów. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.